Skoki na wysokość około 30 metrów, efektowne ewolucje w powietrzu, widowiskowe i niebezpieczne akrobacje, których nie powstydziliby się nawet najlepsi kaskaderzy na świecie. Pod Galerią Wiktoria przez dwa dni wałbrzeszanie podziwiali FMX Freestyle, czyli motocyklowe pokazy na rampie. Pełen adrenaliny show został rozegrany w ramach odbywających się w mieście zawodów Moto Hauda. Po raz pierwszy na Dolnym Śląsku, co ważne, w Wałbrzychu odbyły się te pokazy. Z tego, co rozmawiałem z zawodnikami, tutaj z latającymi zawodnikami, bardzo podoba im się przede wszystkim miejsce. Jeszcze w takich warunkach nie skakali. Galeria, rotunda, amfiteatr. Także są bardzo zadowoleni, zostali ciepło przyjęci, bardzo się to podobało publiczności i mam nadzieję, że dzięki temu jeszcze tutaj do nas do Wałbrzycha zagoszczą. Na placu przed Centrum Handlowym Wiktoria rozstawiono specjalną rampę, na którą wjeżdżali rozpędzeni motocykliści. Efektowne skoki na wysokość 3-4 piętra zabierały dech w piersiach zgromadzonej publiczności. Przeskoki wraz z ewolucjami i akrobacjami wykonywane były przez najlepszych zawodników w Polsce, czyli Bartłomieja Ogłazę, Artura Puzio i Piotra Potaczało. Najtrudniejsze dzisiaj tu ewolucja, to mi się wydaje, że tsunami, graby, ale backflipów nie będziemy wykonywać, bo to są zbyt ciężkie warunki trochę jak na pokaz. Backflipów nie będzie na pewno. Co właśnie przeszkadza? Proszę go nie słuchać, on żartuje. Co przeszkadza przede wszystkim? Nie mogę, poza kamerami mógłbym powiedzieć. Silny wiatr momentami przeszkadzał w motocyklowych ewolucjach. Pokazy odbywały się jednak ku uciesze klientów galerii, co godzinę w blokach 15-minutowych. Ewolucje FMX Freestyle były rozgrywane w ramach Pucharu Polski w cross country, czyli wałbrzyskiej motohaudy.